Kto częściej oszukuje, osoby prywatne czy firmy? Jak to teraz wygląda? Nie prowadzimy takich statystyk, które mogłyby nam odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, kto częściej oszukuje. Trafiają się zarówno oszustwa od osób indywidualnych, jak również od osób, od firm, osób prowadzących działalność gospodarczą. Proszę powiedzieć, jakie są mechanizmy wyłudzeń pieniędzy? Na co powinniśmy zwracać uwagę? Mechanizm wyłudzenia jest zazwyczaj bardzo podobny i praktycznie od lat się nie zmienia. Zmienia się jedynie produkt lub też usługa, która jest taką zanętą do wyłudzenia pieniędzy. Dajemy się nabrać na oszustwa, kiedy jest okazja. Możemy coś kupić po preferencyjnej cenie. Sprawca oferuje nam jakiś produkt, przekonuje nas do tego, że jest to jakaś taka po korzystnych cenach, następnie nie wiązuje się z umowy. Proszę powiedzieć, skąd osoby, które chcą nas oszukać, zdobywają takie informacje jak numery telefonów, adresy nasze, żeby nam coś przesłać? Bardzo często sami ujawniamy swoje dane, padamy ofiarą oszustwa z uwagi na to, iż nie jesteśmy wystarczająco ostrożni. W ostatnim czasie pojawiły się tak zwane kradzieże tożsamości, czyli sprawcy oferują na przykład pracę nam. Warunkiem uzyskania pracy jest przesłanie swoich danych osobowych plus wpłata drobnej kwoty, często 1 grosza, za pośrednictwem swojego konta bankowego. W ten sposób wysyłamy swoje dane, nie wiedząc komu, nie znamy tej osoby, wysyłamy za pośrednictwem internetu swoje dane i na te dane zawieramy na przykład umowy o pożyczki. Także bardzo często przez swoją nieuwagę, nieostrożność udostępniamy swoje dane tożsamości i padamy ofiarą oszustwa. Oszustwo dzisiaj to nie tylko metoda na wnuczka czy na CBŚ, którą wszyscy znamy, ale ostatnio w Elblągu także mieliśmy przypadek oszustwa na towary. Ktoś przesyłał towary typu odzież, bieliznę i w ten sposób próbował wyłudzić pieniądze. Może pan coś więcej powiedzieć o tej sprawie? Dzwonił przedstawiciel, który oferował nam pewien produkt. Mogą to być towary, może to być bielizna, może być cokolwiek innego. Oferuje nam podczas rozmowy jakiś towar. Ten towar jest rzekomo za darmo, jednakże w trakcie rozmowy pojawiają się takie słowa typu abonament, umowa. Proszę pamiętać o tym, że każda umowa zawierana przez telefon spełnia wymogi umowy cywilnej zawieranej pomiędzy dwoma osobami, a więc jest umową obowiązującą. Jeżeli zawrzemy taką umowę, a w tych przypadkach, które się tu pojawiły w Elblągu, taka umowa, do zawarcia takiej umowy doszło, osoby otrzymywały następnie jakiś towar, następnie do zapłaty rachunki za ten towar, który w rzeczywistości nie odpowiadał wartości, na jaką wystawiono były rachunki. Następnie ta kwota w krótkim odstępie czasu została windykowana i te należności rosły. Proszę powiedzieć, bo wspomniał pan, że taka rozmowa przez telefon ma charakter również umowy cywilnoprawnej, ale co robić z osobami, które nie rozumieją czegoś takiego, tak? Bo są wprowadzone w błąd. One się zgłaszają do was później, zgłaszają takie sprawy? Osoby takie zgłaszają się do nas oczywiście i cechą charakterystyczną tego typu zachowania jest to, iż praktycznie nie ma gdzie rozwiązać tej umowy, ponieważ firmy są pozakładane w innych państwach, nie ma przedstawicielstwa. Przyjeżdża do nas akwizytor, który przywozi towar i praktycznie nie jest związany z tą firmą. Także ciężko, na tym polega mechanizm sprawcy, iż ciężko jest taką umowę wypowiedzieć i niejako jesteśmy zmuszeni do kontynuacji tej umowy, bo nie mamy możliwości rozwiązać tej umowy. Najlepiej byłoby być bardzo ostrożnym przy zawieraniu jakichkolwiek umów przez telefon. Powinny się zdecydować na taką formę sprzedaży osoby, które doskonale zrozumieją przez telefon to, co nabywają. I tutaj przez telefon trzeba dokładnie te warunki ustalić, dokładnie wypytać się o wszystkie szczegóły, ponieważ nie mamy świadomości, że ta rozmowa może być dla nas wiążąca i może mieć określone skutki prawne i skutki finansowe. Proszę powiedzieć, bardzo często w Elblągu organizowane są różnego rodzaju tak zwane pokazy garnków, czy odzieży, czy pościeli, gdzie tam również dochodzi do pewnych takich manipulacji, jeżeli chodzi o później sprzedaż tych produktów. Czy do państwa zgłaszają się osoby, które coś takiego nabyły, a później się okazało, że mają zapłacić więcej niż faktycznie deklarowano?
Każdy taki przypadek jest oczywiście rozpatrywany indywidualnie, także nie można tutaj generalizować, ponieważ no, dużo firm decyduje się na taką formę sprzedaży i mają prawo prowadzić taką formę sprzedaży. Także nie można generalizować w tym zakresie. Jeżeli ktoś jest na pokazie i ma, i widzi towar i kupuje ten towar, otrzymuje ten towar, także jest to taka forma sprzedaży, bardzo popularna zresztą swego czasu w Stanach Zjednoczonych, także jest dozwolona oczywiście. Natomiast bardzo często pojawiają się akwizytorzy, przedstawiciele różnych firm, którzy podszywają się albo pod legalnie działające firmy, duże, znane firmy, na przykład telekomunikacyjne, posiadają teczkę i pewne takie cechy, które identyfikujemy od razu wzrokowo poprzez skojarzenie z dużymi firmami telekomunikacyjnymi. W rzeczywistości te osoby co innego mówią, a inne przedkładają nam dokumenty. Czyli ustnie jesteśmy informujemy, że zawieramy umowę na przykład o zmianę usług telekomunikacyjnych, gdzie będziemy korzystać na przykład z mniejszych opłat niż do tej pory. W rzeczywistości podpisujemy na przykład umowę na usługi medyczne, na zmianę o dostawcy energii elektrycznej lub też inne umowy. Tutaj też prosiłbym Państwa o to, byście dokładnie czytali, przed podpisaniem przeanalizowali dokładnie dokumenty, jaka umowa jest zawierana, ponieważ to, co mówi przedstawiciel ustnie, nie jest w żaden sposób wiążące. Decyduje o tym, jakie dokumenty są podpisane, a często zdarza się, iż one są inne niż zapewnia nas przedstawiciel danej firmy, z którą rozmawiamy. A proszę powiedzieć, czy Policja w Elblągu prowadzi jakieś akcje profilaktyczne przeciwko tego typu działaniom? Prowadzimy bardzo szeroką akcję profilaktyczną. Mamy kilka programów, które są adresowane do różnych odbiorców. Większość mieszkańców Elbląga i są to, począwszy od wnuczka, jak się ustrzec, jak się zachować poprzez właśnie takie programy, jak się zachować, aby nie paść ofiarą kradzieży. Także prowadzimy praktycznie w każdej takiej dziedzinie akcję profilaktyczną. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.